Piątek 19 grudnia, wiadomości nowego dziennika. Tomasz Deptuła, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu m.in. o gorączce świątecznych podróży do Polski i z Polski. Fotoratar na skrzyżowaniu śmierci. Ida na krótkiej liście do Oscara. Tysiące Polaków na lotniskach metropolii nowojorskiej i tłumy stęsknionych mam, ojców, babć czy dziadków w halach przylotów i w domach w Polsce. Właśnie rozpoczął się szczyt wyjazdów na święta Bożego Narodzenia. W samolotach lecących do Polski zostały już tylko pojedyncze miejsca, za które trzeba zapłacić nawet ponad 3000 dolarów. Podobne obłożenie jest także na trasach w drugą stronę. Jak wynika z ankiet, co trzeci Polak mieszkający na emigracji deklaruje, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzi z rodziną w Polsce. Ekspansja na cały świat, teleportacja pomiędzy USA a Polską i oddziały w kosmosie. Tak widziały oczami swojej wyobraźni dzieci rozwój Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Tematem przewodnim konkursu plastycznego Unia dla Uczniów były usługi w przyszłości. Jego rozwiązanie miało miejsce w czwartek wieczorem w głównej siedzibie Unii na Greenpointzie. Chętnie bym wykorzystał niektóre z tych pomysłów, ale obawiam się reakcji naszych członków. Tak żartował Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Unii. Skrajni przeciwnicy chrześcijańskiej tradycji postanowili zwrócić na siebie uwagę billboardami treści. Drogi święty Mikołaju, wszystko czego sobie życzę to ominięcie kościoła. Bronią się także chrześcijanie, wykupując billboardy czy naklejki na zderzakach z napisem Keep Christ in Christmas. Więcej w weekendowym nowym dzienniku. Amerykańscy podatnicy, którzy spodziewają się zwrotu pieniędzy, będą musieli wykazać się dużą cierpliwością. Gotówka trafi na ich konta, ale później niż zwykle. A wszystkiemu winne są cięcia budżetowe. Budżet zatwierdzony przez Kongres dla IRS został obniżony o ponad 340 milionów dolarów. A jak twierdzi szef tej agencji, oznacza to duże kłopoty nie tylko dla pracowników, ale przede wszystkim dla podatników. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia osoby bezdomne nie pozostaną osamotnione na ulicy. W tym dniu będzie dla nich zorganizowana specjalna wieczerza wigilijna w kościele Odkupiciela na Greenpointzie, na którą zapraszają członkowie chrześcijańskiej organizacji Polonia z Jezusem. W świątecznej kolacji udział mogą wziąć także ludzie ubodzy oraz samotni. Na najbardziej niebezpiecznym skrzyżowaniu Greenpointu zainstalowano fotoradar. Dodatkowo na Magines Boulevard coraz częściej widać policjantów kontrolujących prędkość. Pojawienie się fotoradaru w okolicy najbardziej niebezpiecznego skrzyżowania z Nassau Avenue, zwanego też skrzyżowaniem śmierci, na pewno powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie Greenpointu. Film Ida znalazł się na krótkiej liście tytułów nominowanych do Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. Znajduje się na niej 9 kandydatów. 6 filmów pochodzi z Europy, 2 z Ameryki Łacińskiej i 1 z Afryki. Dopiero 15 stycznia będzie wiadomo, które 5 tytułów z wytypowanej dziewiątki dostaje nominację. I na koniec zapraszam Państwa do lektury weekendowego wydania nowego dziennika, w którym znajdą Państwo m.in. historię najsłynniejszego byka na świecie, który stoi na Wall Street. Dowiemy się też o zmianach w wizerunku świętego Mikołaja od czasów wojny secesyjnej. Porozmawiamy również z Zenonem Kunickim, prowadzącym na co dzień program Polskiego Radia po Gipsi. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu spokojnej nocy oraz pogodnego przedświątecznego weekendu.